Państwo przywitani piosenką pod tytułem Świat muzyki, a wykonawcami byli uczniowie naszej szkoły, uczniowie klasy drugiej i trzeciej, przygotowani przez panią Paulinę Staniec. Może jeszcze brawami nagrodźmy ich za ten występ. Mam przyjemność powitać Państwa na wyjątkowej uroczystości, na koncercie jesiennym połączonym z pasowaniem na pierwszaka. Serdecznie witam rodziców, którzy licznie nam tu dzisiaj dopisali. Witam rodzeństwo, witam dziadków, przyjaciół. Serdecznie witam panią dyrektor Szkoły Muzycznej, panią Małgorzatę Telegę. Witam serdecznie nauczycieli, no ale przede wszystkim, najgoręcej, witam Was, kochane moje pierwszaki. Kochani pierwszoklasiści, ta impreza jest dzisiaj, ta uroczystość jest dla Was. Zostaniecie za chwilę uczniami naszej szkoły. Szkoły wyjątkowej. Kto wie, dlaczego ta szkoła jest wyjątkowa? Właśnie, bo to jest szkoła muzyczna. Pamiętajcie, że być uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki, uczyć się, codziennie ćwiczyć na instrumencie, szanować innych, pomagać słabszym. Przed Wami trudne chwile, ale też chwile wypełnione radością, muzyką i pięknem. Pamiętajcie, my, nauczyciele oraz Wasi starsi koledzy i koleżanki, jesteśmy tu dla Was, po to, by Was wspierać, by Wam pomagać. Zaprosiliście dzisiaj na Waszą uroczystość na pewno swoich gości, prawda? Przyszli z Wami rodzice dzisiaj? A ja specjalnie dla Was zaprosiłam trójkę wyjątkowych bardzo gości. Pewnie już wiecie, kto to jest. Właśnie. Zaprośmy te wróżki tutaj, żeby nam się pokazały. Przywitajmy je kawami. Tak, to są trzy dobre wróżki, które będą Wam pomagać dzisiaj, jeśli będą jakieś zadania do wykonania, będą się Wami opiekować. Dziękuję bardzo dobrym wróżkom. Zanim jednak rozpoczniemy to pasowanie na pierwszaka, złożycie uroczystą przysięgę, to uczniowie klas drugich przygotowali dla Was koncert. Taki koncert, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak za rok już będziecie grać na swoich instrumentach. Ale jeszcze zanim uczniowie klas drugich, to ponieważ nasz koncert nazywa się koncert jesienny, to na początku wystąpią dwa instrumenty. Wykonawcami będą nauczyciele naszej szkoły, a Wy dobrze obserwujcie, co to za instrumenty, bo zaraz będzie zagadka. Także ja zapraszam na scenę teraz pana Zdzisława Musiała i panią Katarzynę Cegielską. To będzie duet i w wykonaniu tego duetu usłyszycie kompozycję pana Zdzisława Musiała pod tytułem Jesienny powiew. A Wy musicie bardzo dobrze obserwować te instrumenty, na których nauczyciele będą grali, bo zaraz będą zagadki. nadzieję, że dobrze słuchaliście i patrzyliście. Mam do Was pytanie. Kto zna odpowiedź, rączka w górę, nagrodę są cukierki. Dobra wróżka rozdaje cukierki. Już chcecie odpowiadać na pytanie, jeszcze nie znacie pytania. No to oczywiście pytanie pierwsze, opuść rączkę. Jakie dwa instrumenty zagrały na scenie? Tam Helenka była pierwsza chyba. Podejdź Ola do Helenki, tylko najpierw Helenka powiedz wstań i odpowiedz na pytanie. Bardzo dobrze, należy się cukierek. Jeszcze będzie więcej pytań. Lubicie zagadki? Dobrze, ja mam dla Was kilka zagadek i cukierków też jest dużo, także dobra wróżko, usiądź sobie gdzieś tam na scenie, na przykład na schodku i posiedź tutaj proszę z nami. Dobrze. I teraz już przystąpimy do występów uczniów klas drugich, czyli takich dzieci, które jeszcze rok temu siedziały tu, gdzie Wy teraz. A teraz po roku nauki zobaczycie, co one już potrafią. A na początek mam zagadkę. Posłuchajcie dobrze. Taka zagadka. Ma 3 nogi nie do biegania. Ma klawisze nie do pisania. Ma pedał nie do gazu. A gdy zagra, poznasz go od razu. To ja Ciebie poproszę. Pewnie, że fortepian. Cukierek. I zapraszam teraz na scenę. Pierwszą wykonawczynię będzie to Kinga Jaskuła. Kinga uczy się u pani Izy Guzi i wykona dla nas właśnie na fortepianie utwór pod tytułem Mały Chińczyk. Przywitajmy brawami Kingę. Podobało się Wam? Wieruszaki. Mam nadzieję, że za rok Wy będziecie tu występować. Druga zagadka. Uwaga, czytam. Wszyscy muzycy muszą je znać, by ładnie śpiewać i ładnie grać. Julka pierwsza podniosła rąkę. Wstań Julka. Nuty, oczywiście, brawo. A ja zapraszam... Tak, brawo. A ja zapraszam teraz na scenę Tomka Rogalę. Tomek Rogala uczy się gry. Zobaczcie, już widzicie na jakim instrumencie. Co to za instrument? Pewnie, że gitara. Tomek nam się pięknie ukłoni teraz. Brawo. I w wykonaniu Tomka usłyszycie utwór pod tytułem Milonga. Dziękujemy pięknie Tomkowi. No to mam dla Was pytanie. Kto zna odpowiedź, łapka w górę. Słucham, jaka jest odpowiedź? Zapomniała. To dobra, to ja teraz odpowiem pytanie. Ile strun... I nie odpowiadają gitarzyści, dobra? Ile strun ma gitara? No niestety nie 4. No niestety nie 5, ale to nie loteria, słuchajcie. Pierwszoklasiści, Julka, co wy tam się wyrywacie? Martynka, pierwszaki, ale nie gitarzyści. Małgosiu, ja wiem, że to jest nasza odpowiedź, ale ty grasz na gitarze. Kto wie? Tam zobacz, dziewczynka. Ciebie poproszę. 6, bardzo dobrze. Brawo. I teraz kolejna wykonawczyni pojawi nam się na scenie. Agnieszka Wielecka. Agnieszka zasiądzie przy fortepianie. Tak. I w wykonaniu Agnieszki usłyszycie utwór pod tytułem Wesoły Pajacyk. Dziękujemy bardzo. No to kolejna zagadka. Uwaga, skupcie się mocno, czytam zagadkę. Na czym zapisać nuty piosenki, by muzyk wiedział, jakie to dźwięki? No może tobie się wreszcie uda. Pięciolinia, bardzo dobrze, brawo. Dobrze, to nie musisz brać. I teraz na scenie pojawi się zupełnie wyjątkowy instrument, słuchajcie. A na takim wyjątkowym instrumencie to tylko wyjątkowe osoby mogą grać. Zapraszam na scenę Pawła Grelę, który na zupełnie wyjątkowym instrumencie zagra dla Was walczyka. Kolejna zagadka. O, pewnie już wszyscy wiecie, co to będzie za zagadka. Jak się nazywa instrument, na którym gra Paweł? No może ten chłopczyk tutaj. Oj, rozmyśliłeś się, tak? No to tutaj, ta dziewczynka, zobacz popularna. Akordeon. Pięknie, brawo. Teraz zapraszam na scenę kolejnego wykonawcę. Będzie to Marysia Kmieciak. I w związku z Marysią to ja mam tutaj taką zagadkę dla Was. Posłuchajcie, jeszcze zanim Marysia wyjdzie na scenę. Zrobione są z drewna, 4 struny mają. Gdy pociągniesz smyczkiem, to pięknie zagrają. Ja widziałam, że Ty się tam pierwszy zgłosiłeś. Powiedz. Skrzypce, bardzo dobrze. Grosz na nim, to cudownie. Może za rok zagrasz dla pierwszaków na tej scenie. Umowa? Dobrze. Zapraszam teraz Marysię Kmieciak. Marysia uczy się gry na skrzypcach pod okiem pani Joli Helwig i w wykonaniu Marysi usłyszymy Jesień w Pekinie. Zobaczcie, że skrzypce to taki instrument, który potrzebuje jeszcze drugiego instrumentu, żeby pięknie zabrzmieć. Przy fortepianie zasiądzie pan Tadeusz Nowak i będzie Marysi akompaniował. Posłuchajmy, jak to jest jesienią w Pekinie. Tak bardzo się podobało, że nie dała nawet dokończyć panu Tadeuszowi ostatniej frazy. Dziękujemy, Marysiu, pięknie było. No to ja mam kolejną zagadkę dla pierwszaków. Uwaga, łapki gotowe, główki też. Strzeże tajemnic, jest wiolinowy, otwiera zamki, jest i basowy. Dobre wróżki będą wybierać was do odpowiedzi, żeby nie było na mnie. Wiolinowy, a może ktoś jeszcze, tak, należy się cukierek, zna jakiś inny klucz. Małgosia. Basowy, bardzo dobrze. A może ktoś zna jeszcze jakiś klucz? Ja znam tylko do domu. Klucz do domu, jasne. A może ktoś jeszcze zna jakiś klucz? Wiolinowy to już było. No jeszcze jest taki klucz francuski. Można nim naprawić kran, jak przecieka. Dobra, pięknie odpowiedziałyście na pytania. Chcecie jeszcze jedną zagadkę? Dobra, uwaga. A dobre wróżki są czujne, patrzą, kto tu pierwszy się zgłosi. Uwaga. Chór nie zaśpiewa bez tego pana. Orkiestra nie jest bez niego zgrana. Kto to taki? Pan prezydent. Tak, ja myślę, że to jest pan prezydent. Należy się cukierek. Ja myślę, że pan prezydent, jak stanie przed każdą orkiestrą albo przed chórem i tupnie nogą, to oni powinni pięknie śpiewać. Jednym chórem, jednym głosem, tak? Pan dyrygent, pięknie, pięknie. Wstań i pokaż się wszystkim, jak ty wyglądasz pięknie. Może też kiedyś zostaniesz dyrygentem. Tylko ty nie chcesz cukierka w nagrodę. No nie chcesz, no trudno. Ale dziękuję ci za odpowiedź. Dobrze, to teraz zapraszam na scenę kolejnego wykonawcę. Teraz będzie występował Michał Staniec. Zagra nam na fortepianie Etiudę Jesienną. uwaga, mieszkają na pięciolinii, w melodię się układają, kiedy ją muzyk wygrywa, ludzie chętnie słuchają. Nutki oczywiście, dobrze. I teraz kolejny wykonawca na scenie. Zapraszam teraz Weronikę na Konieczną. Weronika na jakim instrumencie? Zobaczcie, tam jedzie na gitarze. Zagra dla Was utwór pod tytułem Ser. Tylko mi nie zaśnijcie tutaj, dobrze? Uwaga, zagadka. Może być w muzyka dłoniach albo należeć do słonia. I ja o odpowiedź poproszę takiego chłopca, który siedzi w trzecim rzędzie i patrzy teraz na mnie. Co to jest? Tak, ty wiesz, że ja do Ciebie mówię. To ja Ci przeczytam jeszcze raz zagadkę. No i straciłeś cukierka. Widzisz? Trzeba słuchać. Kto wie, dobre wróżki. Instrument, to prawda, ale jeszcze dokładniej. Przeczytam Wam jeszcze raz, posłuchajcie. Może być w muzyka dłoniach albo należeć do słonia. Trąbka, oczywiście. Teraz zaproszę na scenę Szymona Jarutę. Szymon na fortepianie zagra dla nas utwór, który ma zabawny tytuł Błaźny cyrkowe. Brawo. Kochane pierwszaki, zakończyliśmy koncert. Wydaje mi się, że czas zacząć teraz najważniejszą część dzisiejszej uroczystości. Zanim jednak odbędzie się, właśnie co odbędzie się, co my będziemy robić zaraz? Będziemy Was pasować na uczniów szkoły muzycznej. Zanim to jednak nastąpi, to ponieważ chwila jest szczególna. Ja poproszę o zabranie głosu panią dyrektor naszej szkoły, panią Małgosię Telegę, żeby nam tu kilka słów do Was powiedziała. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz serdecznie powitam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie ciepło witam naszych pierwszoklasistów. Jest to dla Was szczególny dzień, jeden z wielu szczególnych w tej szkole, ale dzisiaj bardzo ważny, ponieważ zostaniecie oficjalnie włączeni w społeczność szkolną. Cieszę się bardzo, że podjęliście decyzję o podjęciu nauki w tej szkole, bowiem tu nauczycie się pewności siebie, otwartości, kreatywności, a te cechy będą Wam bardzo potrzebne w życiu dorosłym. Życzę Wam, żebyście z wielką energią, siłą, z wielkim zapałem podejmowali trud nauki gry na instrumencie i aby ta nauka przynosiła Wam wiele radości i satysfakcji. No oczywiście. Jak zwykle nie zostałam zaproszona. Taka piękna i ważna uroczystość. Beze mnie? Zawsze pamiętacie o nich, o dobrych wróżkach. A ja to co? Za karę nigdy nie zostaniecie pierwszakami. Już ja się o to postaram. Rzucę na was czar lenistwa. Hokus pokus, czary złe, niechaj każdy leniuchować chce. Ojej, co to będzie? Słuchajcie, no musimy chyba przerwać tą naszą uroczystość dzisiaj. No jest mi bardzo przykro i chyba odłożymy to na inny dzień. No właśnie, co my teraz zrobimy? Okazuje się, że jest na was teraz czar lenistwa i nic wam się nie chce. To bardzo dobrze. I o to chodzi. Może coś dobre wróżki wymyślą. Radujcie, radujcie. Kochane dzieci, nie martwcie się. Wiem, jak was odczarować. Musicie pokazać, że wcale nie jesteście leniuchami i potraficie pięknie śpiewać i tańczyć. Jeśli to się uda, zła wróżka na pewno was odczaruje. Czy jesteście gotowi pokazać, że możecie zostać uczniami szkoły muzycznej? Tak! Czy pokażecie wszystkim, że potraficie pracować, śpiewać, tańczyć i grać na instrumentach? Tak! Że jesteście odważni i nie boicie się ciężkiej pracy? I złej wróżki? No to w takim razie ja myślę, że chyba tą uroczystość pociągniemy do końca. Kochani, jesteście gotowi, żeby udowodnić złej wróżce, tak? Że zasługujecie na to, żeby zostać uczniami naszej szkoły. W takim razie, czy klasa pierwsza A coś przygotowała na dzisiejszą uroczystość? No to kochani, to jest wasz moment na scenie. Pokażcie nam wszystkim i tej złej wróżce, że potraficie pięknie śpiewać. Błądźcie się pięknie, wielkie brawa. Pięknie tańczycie, pięknie śpiewacie. Zapytam złą wróżkę, Tak, to są brawa dla was. Pięknie było. Zapytam złą wróżkę, czy zdejmie z was czar lenistwa. Zła wróżko, zdejmiesz? Nic z tego. Musicie wrócić na miejsce. Ja nie dam palić. Mam nadzieję, będziesz miał jeszcze okazję. Słuchajcie, ale ja wiem, że jest jeszcze drugi rząd leniuszków i to chyba przez nich, bo wy się pięknie wykazałyście. Czy te leniuszki z drugiego rzędu, klasa pierwsza B, przygotowała coś na dzisiaj? No to na co czekacie? Szybciutko na scenę. Bardzo mi się podobało. Gdyby to ode mnie zależało, moglibyście już zostać uczniami szkoły muzycznej. Ale muszę zapytać o złą wróżkę, bo tylko ona zna zaklęcie, które was odczaruje. Zła wróżko. No ja już wiem chyba dlaczego. Kochani, musicie usiąść. Zobaczcie na ten trzeci rząd. Jaki rząd leniuszków tam siedzi. Musicie wrócić na miejsca. Brawa dla nich, bo pięknie grali, pięknie śpiewali. No dobrze, to ja zapytam teraz klasę pierwszą cyklu czteroletniego. Czy wy przygotowaliście coś na dzisiejszą uroczystość? Czy to milczenie oznacza, że nie? Na całe szczęście to ja coś dla was przygotowałam. Zapraszam dobre wróżki do pomocy. Ponieważ nie zatańczycie, nie zaśpiewacie, będziecie musieli się wykazać w inny sposób. Otóż będziecie musieli pokazać, że jesteście po pierwsze odważniej, po drugie odporniej na głośne dźwięki. Wiadomo, że w szkole muzycznej to i głośno trzeba czasami zagrać. A po trzecie, że już coś wiecie na temat muzyki i na temat naszej szkoły. Ja tak bardzo poproszę, po kolei każdy z was. Zaczniemy tam. Zapraszam na scenę. Brawo, może być brawo. Proszę, żebyś wziął pineskę, żebyś przekłuł balonika, wypadnie z niego karteczka, przeczytasz pytanie. Głośno. Jaki instrument ma duszę? Jaki instrument ma duszę? No powolutku, możesz się spokojnie zastanowić. Tam masz dobre wróżki, na które możesz czasem spojrzeć. Skrzypce. Tak jest. Możesz wrócić na miejsce. Zapraszam teraz ciebie. Tak, proszę bardzo. Teraz ty wykonasz bardzo trudne zadanie. Przeczytaj nam głośno pytanie. To jeszcze dwa. Dzisiaj mówiłam o tym instrumencie. Jak pani Paulina pokazała. Kontrabas, no tak. I jeszcze jeden. Cymbały. Tak jest, brawo. Możesz wrócić. Zapraszam kolejną osobę. Poradzisz sobie z przekuciem balona? Dobra, to działaj. Musisz, inaczej bez tego nie zostaniesz uczennicą. Głośno nam przeczytaj. Jakikolwiek. Fryderyk Chopin, pięknie. Tak, i Moniuszko. Bardzo dobrze, dobrze, zdałaś. Możesz wrócić na miejsce, brawo. Zapraszam następną osobę. A wy się możecie już tak w kolejce... O, pięknie. Możecie się już w kolejce tam ustawić, słuchajcie. Wyjdźcie sobie tam, koło pani Pauliny stańcie. Głośno pytanie powiedz. Spróbuj jeszcze raz. Widzisz, musisz dwa razy przebić. Co teraz? Przeczytaj publiczności. Gry na jakim instrumencie uczy pani Jola Helwig? Pokaże nam się na skrzypcach. Nie musi się pokazywać. Dobrze. Zapraszam następną osobę. Ale jesteście odważni. Aż dwa wypadły. No musisz odpowiedzieć na dwa pytania. Jaki numer ma sala, w której uczy pani Ilona Skwarna? Jeszcze raz. Czy to jest 16? Tak? Tak, to jest 16. Nie, to inna. Jeszcze jedna próba. No ja wiedziałam, że nie. Ale mnie zmyliliście. I co? 17, tak. No dobrze, niech będzie. Jak się nazywa pierwszy dźwięk gamy C-dur? Oczywiście C, a inaczej? Solmizacją, jak się nazywa taki dźwięk? Do się nazywa, dobrze, brawo. Możesz wrócić na miejsce, zapraszam następną osobę. Uważajcie i lepiej po jednym balonie przepływajcie. Natalka, nie boisz się? Poradzisz sobie? Musisz. Podnieś karteczkę i czytaj pytanie. Na jakiej ulicy znajduje się nasza szkoła muzyczna? Do mikrofonu. Osiedle Centrum, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tak? Gdzie przychodzi do szkoły muzycznej. Dobrze, Natalia, zapraszam następną osobę. Cztery, bardzo dobrze. Były już dzisiaj skrzypce, na scenie można było się przyjrzeć. Teraz Sonia dziarskim krokiem weszła na scenę. Co tam wypadło dla Soni? Zaplątało się w balony. Jak ją na imię? Chopin. Fryderyk, bardzo dobrze. Przeszła z testu. Możesz wrócić na miejsce. I następna gitarzystka na scenie ciarskim krokiem. Albo? Albo? Francuski nie, ale jeszcze mamy na przykład klucz altowy. Tenorowy. Tyle mamy aż tych kluczy muzycznych. Bardzo dobrze, dziękuję. I zapraszam następną osobę. No właśnie. 6, bardzo dobrze, pięknie. Czy to już wszystkie leniuszki się wykazały? Wszystkie leniuszki się wykazały chyba z pierwszej klasy. To co, zła wróżko? Może teraz? Jeszcze nie. Słuchajcie, zostały balony. Czy jakiś odważny pierwszak chce jeszcze przekuć balona? Ale usiądźcie, usiądźcie. Niech dobra wróżka za mnie wybierze. Kto ma tam przyjść przekuć balona? Dobra, chodź na scenę. To my ci przeczytamy to pytanie. Ja cię, brawo, taki odważny. Dobra wróżka ci przeczyta pytanie. Jak nazywa się taka linia, na której zapisujemy nuty? Wiesz? Pięciolinia. Pewnie, brawo, super. Jeszcze jakiś balon został. To jeszcze dzisiaj nic nie robił. Tu, proszę bardzo. Przeczytasz sobie sama pytanie? Dobrze. Dowolnego polskiego kompozytora. Tak, jakieś imię i nazwisko, kogoś, kto komponował na jakiś instrument. Nawet dzisiaj już padło takie nazwisko na tej scenie, a nawet jeden pan tu występował, który też komponuje. Też może być. No dlaczego nie? Pan Zdzisław Musiał, bardzo dobrze. Został nam jeszcze jakiś balonik? Tak, kto chce jeszcze? Pani Paulina wybiera. Przejęła pałeczkę. Proszę bardzo. Przeczytasz sama? Ja widzę, kto to był. A odwróć się przodem do publiczności, proszę. Kto to był Fryderyk Chopin? Masz pytanie. Kto to był taki pan Chopin? To był kompozytor, oczywiście. A z jakiego kraju pochodził ten kompozytor? Kto wie, z jakiego kraju? Z Polski, oczywiście to był polski kompozytor. Jeszcze na jaki instrument komponował, kto wie? Wszyscy powiedzcie. Bardzo dobrze. No to jeszcze jakiś balonik został, to szybciutko, po kolei. Posłuchajcie, musicie się dobrze zachowywać, wiecie, bo w naszej szkole to się trzeba ładnie zachowywać. Dobra. Spróbuj jeszcze raz. No to będzie mniej balon. Pani Małgorzata Telega, oczywiście. I ostatni balonik. Kto tam sobie przepłuje? No chodź. Ile strun ma wiolonczela? Nie. 4 pewnie była dzisiaj na scenie. Dobra. Brawo. I nie ma już balonika, ale jest pytanie. Proszę. Jakie kolory mają klawisze fortepianu? No właśnie. Biały i czarny. Biały i czarny, oczywiście. Jak w życiu, albo biały, albo czarny. No wszyscy pięknie się wykazaliście odwagą, wiedzą ogromną o szkole, o muzyce. Niech sobie będzie. To może teraz już dobra wróżka ściągnie was ten zły czar i będziecie mogli w końcu zostać uczniami szkoły muzycznej. Zła wróżko. Widzę, że jesteście bardzo odważni i wykazaliście się bardzo wielką wiedzą o muzyce. Zrobiliście wszystko, co trzeba, by zdjąć złe zaklęcie. Ale chwila, nie zapomnijcie mnie zaprosić w przyszłym roku. Obiecujemy, że zaprosimy z młodymi. Czary mary, obrót napięciem, niechaj znika złe zaklęcie. Kochani, udało się. Przeszliście wszystkie próby, testy, pokazaliście, że pięknie śpiewacie, tańczycie. Jestem zdania, podobnie jak zła wróżka, że możecie zostać uczniami naszej szkoły. I teraz poproszę, żebyście założyli swoje piękne birety pierwszoklasisty, żebyście wszyscy wyszli na scenę. Pięknie się ustawicie na tej scenie i za chwilę złożycie uroczyste, piękne przyrzeczenie, po którym to pani dyrektor każdego z was osobna będzie pasowała na ucznia szkoły muzycznej. I tak, najmniejsze dzieci poproszę do przodu, chodźcie sobie nawet tutaj na dół. Kochani, ja przeczytam teraz tekst przysięgi. Wy wiecie, co macie robić, prawda? Tylko głośno. No to uwaga. Czy przyrzekacie, że będziecie zawsze dbać o dobre imię swojej szkoły? Tak. Czy przyrzekacie wykorzystać w pełni czas przeznaczony na ćwiczenie na instrumencie? A wszyscy nauczyciele słuchają i słyszą, tak? I pamiętają, że wy to przyrzekacie. Czy będziecie szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów? Przyrzekamy! Czy przyrzekacie przestrzegać porządku i czystości w szkole? Przyrzekamy! Pięknie przyrzekacie. Czy przyrzekacie dbać o instrumenty muzyczne i sprzęt szkolny? Przyrzekamy! Pięknie. Czy przyrzekacie starać się mieć dobre oceny? Przyrzekamy! Starać się, tak. Bardzo pięknie, brawo. No to kochani, przysięga złożona, ale żeby dopełnić formalności, to teraz będę was po kolei wyczytywała. Wyczytane dziecko wyjdzie na środek tutaj. Pani dyrektor, jak w dawnych czasach rycerza król mieczem pasował, tak będzie was pasowała fletem ze złotą główką. Każdy z was otrzyma dyplom i od tego momentu może się już czuć jako pełnoprawny uczeń Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu. Zapraszam Agatę Baranek. Brawo. Zapraszam Aleksander Bartkowiak. Paulina Bator. Bartłomiej Bulak, przepraszam. Martek, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Gratuluję serdecznie. Zapraszam Nikodema Bulicza. Bogusia Fonferko. Eunika Fonferko. Diana Fiedorowicz. Kinga Fryza. Joanna Gajewska. Julia Gajewska. Julio, pracujecie na uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Aleksandra Gromadka. Olu, pracujecie na uczennicach Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Natalia Rządko. Jagoda Jankowska. Aleksander Kubrycht. No puśćcie go, on już zasłużył na to, żeby zostać uczniem naszej szkoły. Mateusz Kuzia. I zapraszamy siostrę Paulinę Kuzię. Fabian Miąsko. Fabian, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Vanessa Nowak. Gosia Orzłowska. Hania Pańczuk. Lorana Pinkosz. O. Loran, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Zapraszam Andrzeja Piotrowskiego. Sandra Pyrska. Sandro, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Helenka Rut. Helenko, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Julcia Skała. Sonia Sycz. Soniu, pasujecie na uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Zuzanka Szczurek. Zuzia, pasujecie na uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Karolina Środa. Kalina Tomysek. Kalinko, pasujecie na ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Jakim instrumencie chcecie grać? Natalka Wolińska. Kuba Wołoszyn. Kuba, pasujecie na uczniach Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. I młodszy brat Wiktor Wołoszyn. Sandra Kańczurzewska. Arkadiusz Kańczurzewski. Kochani, jesteście uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Należą się wielkie brawa. Pokażcie, że się cieszycie, że jesteście uczniami naszej szkoły. Musicie teraz podskoczyć do góry i unieść wysoko ręce. Uwaga, 3, 4. Kuba, czy ty się cieszysz? Dobrze, cieszysz się. Bałeś się, że mi ręce spadły. Drodzy rodzice, ja Wam również serdecznie gratuluję decyzji, że przysłaliście te dzieciaki do naszej szkoły. Pewnie nie zawsze będzie super łatwo i pięknie jak na dzisiejszym koncercie, ale mam nadzieję, że wspólnie pomożemy im wszystkim spotkać się za 4, za 6 lat na koncercie dyplomowym. Kochani, pięknie Wam dziękuję. Teraz taka sesja chyba dla fotoreporterów chwila. Poróbcie może Państwo zdjęcia pamiątkowe. Z mojej strony to już wszystko. Pięknie Wam dziękuję za przybycie. Wam, kochani, gratuluję serdecznie i też pięknie dziękuję, że byliście.